tu Madzia, jest ze mną Virios. Cześć. I powracamy do was ze wspaniałą grą, a mianowicie... Isaac, The Binding of Isaac Rebirth. Nie wiem, czy kojarzycie. Dokładnie, na pewno wszyscy kojarzą. I tak, znowu będziemy męczyć Isaaca razem z Viriosem. Będziemy, tak jak kiedyś, za starych, dobrych czasów, konkurować na achievementy na Steamie. Kto ma więcej, kto więcej odkrył i tak dalej. I będzie fajnie. Znaczy, ja już od razu powiem, że przegram ten pojedynek. Ale spoko, jak chcecie kibicować, to śmiało, spoko. Wszyscy trzymają kciuki za Viriosa. No zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, teraz wcale się nie stresuję, dzięki. Wszyscy w ciebie wierzą. Tak. No. To co, start? Dobra, start. File 1. Tak, file 1. Od razu wszyscy widzą, ile ja już tutaj przeszłam. Tak. Ja, czekaj, bo wzięłam, spaliłam, continue wzięłam przez przypadek. Dobra. To cofaj. Cofam. Exit game. Więc new run. I tak, stwierdziliśmy, że będziemy grali na tym samym seedzie. A mianowicie... VZ KJ 2Z C2. Tak. To jest nasz seed. I stwierdziłam, że wybierzemy sobie dowolną postać, kto uważa, jaką chce. No, że tak powiem. Dokładnie tak. Czym grasz? Ja biorę Isaaca. I a ja sobie biorę wybrałem nawet. Azazela. Że tak powiem. Ponieważ Madzia, jak wszyscy wiedzą, lubi piekielne postaci. Tak. Dobra, jeszcze dla upewnienia się. Góra, prawo, dół. Góra, prawo, dół. Dobra. To co, lecimy? Pewnie. Idziemy najpierw na dół, żeby sprawdzić, czy to samo. Spoko, dobra. Na lewo treasure room. Tak, i na dół coś. W ogóle najlepszym znakiem tego, że tak dawno nie grałem w Isaaca, jest to, że się zastanawiam, zanim powiem treasure room. Nie zauważyłam, że się zastanawiasz. Okej, okay, więc nie jest źle. I w treasure roomie Omega z podkreśleniem. Last mnie goni, dopadł mnie. Zeszłaś na dół? Tak. Dobra, więc ja też zejdę na dół. Kawałek, nie powiem czego. Ale mam za to health'a. What? Co dadzą? Znowu pająki. Ja mam ten plus, że moja postać lata, ale natomiast ona ma serca takie podobne do... Soul Heartów, tylko że jak tracę całe serce, to wtedy jest taka akcja, że wszyscy przeciwnicy w pokoju giną. Czekaj, ale bo wtedy ja znam... jesteś jak gdyby, nie wiem. Okej, nie wiem, o co chciałem zapytać, nieważne. Nie, dostaję po tyłku, jestem śmiertelna, ale przeciwnicy wszyscy też dostają. Mniej więcej coś takiego. Nie miałeś jeszcze takich czarnych serduszek? Fucking shit, zmarnowałem bombę, ale dobra, nieważne. Jeszcze nie miałem. W ogóle, tak żeby wszystkich wprowadzić, do tej pory w pierwszym podejściu, po chyba półrocznej albo dłuższej przerwie, udało mi się dojść do matki i zginąłem na niej, więc nie jest zbyt dobrze, nie ma się czym chwalić. W drugim podejściu zginąłem gdzieś w cavesach, ale to już była gra na pałę, więc generalnie tak to wygląda. No to ja się pochwalę, że jak pierwszy raz tutaj Isaaca odpaliłam, stwierdziłam, że jest masakrycznie trudny. Ale też miałem takie wrażenie, myślałem, że ja lamię straszliwie. Nie, dla mnie był masakrycznie trudny. Doszłam do nogi matki, gdzie zginęłam. Potem zginęłam jeszcze raz 4 razy na tej nodze matki. I jeszcze ja wspomnę, że ja od czasu do czasu w Isaaca pogrywałam. Pogrywałam tak z sympatii, że tak powiem. Jezus Maria, Eternal Heart. Też mam. A nie widziałem, że to jest Eternal. A nie zginiesz. No. I w każdym razie, zanim ja doszłam do serca, tak, na początku było serce, to naprawdę strasznie lamiłam. W ogóle zanim samo serce pokonałam, to też sporo czasu mi to zajęło. I powiem, że nie było kolorowo. Ale potem z czasem już się rozkręciłam dość. Mam ciekawego bossa, nie wiem, co ty masz. Ja jeszcze postanowiłem odkryć cały level. Nie wiem, ja też dobrze... odkryłam cały. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy źle. No ja na tym dobrze wyszłam, że cały level odkryłam. Właśnie do góry poszedłem, coś tam pozbierałem. Balls, magic balls, tak. O, a ja miałam... Ale widzę czarne serce, po raz pierwszy. Tak, to weź to i to jest ale chyba... Ale nie mam jak, tego się chyba nie da rozwalić. Okej. Okay. Podnosisz? Dwie fistulki? Nie? Ja miałam takie dziwne szkaradne coś, które to była taka kulka. Spanuje mi muchy.
No to fistula, nie, muchy? No. Ten. Takie dwa pierdki chodzą. Duke of Fly. Tak, tylko że to są takie maleństwa. A to nie wiem. W każdym razie moja postać była taka kulka słoja, która sobie na twarz skórę zaciągnęła, że tak powiem. I strzelała albo laserem mnie raziła. Dobra, ja się przyznaję, że mam 22 godziny już w Isaaca przegrane, 34% achievementów odkrytych, więc... Więc ja jestem generalnie skazany na porażkę, niestety. Ale wszyscy dobrze się bawią. Tak, dokładnie. Pamiętaj o tym. Liczy się zabawa. Tak, ale na przykład już delektowałem się nowymi jakimiś broniami, których nie widziałem w poprzednim Isaacu. Na przykład miałem taki patent, nie wiem jak się nazywa, że mogłem, jak gdyby, jak trzymałem dłużej atak, to jak gdyby spawnowały mi się nowe łzy i z opóźnieniem dopiero zaczęły lecieć. Mi się straszyło i spodobało, jest, słuchaj, zbierasz coś takiego, że to jest taki okrąg na pół ekranu i tym okręgiem tak jakby sterujesz, nie? Ale on ma masakryczny miod, że tak powiem. Rany boskie, prawie zginąłem, ale żyję dalej. Shot speed up, do tego jakaś karta. The World. Karty mam nadzieję, że znaczą też to samo, world. Co tak, znaczyły. Tak, karty to jest to samo. Dobra. Na szczęście. Czekaj, tak myślę. Pod tym, pod tabem, słuchaj, masz mapkę podręczną i czas gry. To już wiem, ale czas tak. Gry właśnie. A jest, bo jest, faktycznie. Ja to odkryłam dopiero ostatnio, jak u Omega oglądałam. Uciekinierzy tak. Z mięsnego! Po raz pierwszy ich widzę. A nie, to ja już ich miałam. Ja najbardziej szczęśliwa, słuchaj, byłam, gdy spotkałam Gurdiego. Jest tak samo upierdliwy? Tak, mam Kalusa, nie wiem co on robi, ale okej, okay, wygląda jak pęcherz. Raczej cewka moczowa. Jest tam, o Boże. Znaczy, to jest jakiś upgrade dla ciebie, czy...? To jest Trinket. Aha. Monstro, jakie lubię monstro! Bamfriend, he's greedy! Też mam Bamfreda. Czekaj, bo muszę piżamę zabić, bo Jezus, mi przeszkadza. Jezu, stopione twarze mnie gonią. Że co to jest? Takie zombie ze stopionymi twarzami. Aha, dobra, wiem co. U nas, słuchajcie, najzabawniejsze jest to, że każdy z nas inaczej nazywa te wszystkie potwory i mamy kupę radości z tego później. No, ja już nie pamiętam, jak ja je nazywałem. A nie pamiętasz czterech pancernych? Pamiętam. No, ja nie wiedziałam, co to jest. Są. O Boże. A najbardziej to mi się podobają kubki. Ej, powiedz mi jedno. Czym się stawiało bomby w poprzednim Isaacu? E. I tutaj też się E stawia. Też stawiam E właśnie, ale nie wiem, dlaczego mi tak ciągnie palić na shifta. Znowu stopione mordy. Przyzwyczajenie pająki mam. W ogóle jestem już szatana. O, znowu health upa dostałam. Kalus! No, to właśnie to. Your to jest cewka moczowa. Stronger. No, to jest cewka moczowa. Speed up. Health up. Ty, dobrego seedy znalazłam. Miazga up. Ale grałam tylko, słuchaj, na tym. Pierwszy poziom, nie? W ogóle nie wiem, czy wiesz, teraz jest ograniczenie serc. Możesz mieć tylko 12 serc. What? To jest nieuczciwe. A, może. Ja mam na razie, słuchaj, 5 czerwonych, 2 czarne i 4,5 niebieskiego. Monstro, monstro i piżamy. No, też miałem piżamki. A ten mój Bamfred taki smutny, w ogóle ja tu kasy nie mam. Nie, tylko nie wy! Nie znoszę pająków. Ale miałem już pomocnika pająka. O, Eternal Heartworm. Eternal chyba, nie pamiętam. Wow, myślałam, że ja dostanę. A pomocnik pająka jest fajny. Spawnuje takie kurde małe dziadostwa i one atakują przeciwnika. Ale sam też tak fajnie chodzi koło nas. Jeszcze się trochę nie mogę ogarnąć w tej grze. Znaczy, nigdy nie byłem ogarnięty jakoś w Isaaca, ale nadal nie mogę się ogarnąć. Sorry, był taki czas, że miałeś więcej achievementów ode mnie i ja byłam bardzo niezadowolona z tego powodu. No, więc... Wejście od diabła i zejście na dół. Dobra, Devil o, Room. O, latający odbyt. Wchodziłaś do Devil Roomu? Tak, bo ja bym nie weszła. Coś tam ważnego jest? Są trzy chesty. W dwóch masz pająki, w jednym masz dwie piguły, weź sobie, bo są dobre. Dwie piguły trafiłem. To w środku. Yeah, health up. Jak tylko zaczęłam tutaj grać, to mi się pieczarki bardzo podobały. Pieczarki? Pieczarki. No grzyby takie są, wiesz. No tak. Wiesz co to pieczarka? Wiem. Jeszcze. Au! Uderzył mnie na koniec, gdy już zginął. I pierwsze właśnie, co jeszcze takiego ciekawego zauważyłem, to
że są nieregularne rozmiary pokoi. Tak, to jest mega. Tak wchodzę i tak, o co chodzi w ogóle? A wiesz, co mi się najlepiej podoba? Ja to nazywam odchłanią. Jak pokonasz matkę, ja mam często wejście albo do Devil Roomu, albo do jakiegoś tam innego roomu i mam taką rozerwaną ścianę i to mówię, że to jest odchłań. Wchodzisz tam, masz do wyboru 4 itemy, jednego możesz wybrać i wtedy pojawia ci się później po 2 wszystkie bossy. Boże, mam płoda ziemnego. Jako bossa. Ciekawe, co ty będziesz miał. Okej, mam przeciwnika, któremu nie zadaje żadnego damage'u. Czaszeczkę. Ała, czego go dostałam? Jak go mam niby rozwalić? O kurna, dobra, już czaję. Kogo ty masz? Pierwszy raz tego jegomościa widzę. Taki duch czaszeczka. Z trzema mniejszymi? Nie. Taki ludzik z czaszeczką. Fucking shit, dziabnął mnie. I co jakiś czas podnosi głowę i wyciąga szyję i wtedy strzela kulkami. Tak, wiem co to jasz. Straszny szmaciarz. Lubię ich. Akurat ich lubię. Jezus, pająki, nienawidzę ich. Tak, te ścianie, nie? Taki srogi po prostu łomot zawsze dostaje od nich. Wiem, gdzie jesteś. Trudno, poświęcę serce, ale ja muszę tą postać wziąć. Ja uwielbiam Dark Booma. To jest jedno Eternal. Z lepszych... Jedna z lepszych postaci. Dark Boom. Dodanych do gry. Jako pomocnica. Duży sraczek. Aha, latający odbyt. No. Pewnie tak. Shit. Zjadł mi z Eternal Hearta. Wal się na ryj. O, jest jeden bardzo fajny przeciwnik, taki wielki grubas. Jak go rozbijesz, najpierw się rozbija na takiego tłuścioszka, a później jak go jeszcze dobijesz, że tak powiem, ała, to wystaje mu taka kość z odbytu. Boże. Strasznie fekalna ta gra. Fekalna i w ogóle odgłosy są straszliwe, jak spotkałam pierwszy raz kluski śląskie i one miały takie odgłosy jak pierdy. Boże. Czyli gra poszła w stronę fekaliów. Chyba tak. Ja tu zaraz. No, tak stopione twarze rozwalam. Będę musiała zobaczyć, co to według ciebie są stopione twarze. No takie. Kurde. No jak zombiaki, tylko że ani nie uśmiechnięte, ani nie psychozombi, tylko po prostu mają takie jakby twarz im się. Tak jakby twarz z cornflakesa miały, o. Dobrze, zobaczę na nagraniu, no. Dobra, mam 8 kluczy, wchodzę w ten pokój, bo tutaj fajne rzeczy przeważnie są. Mam 3 trinkety, powiedz mi co wybrać. Skąd ja mam wiedzieć? Kancer, pineskę, czy takiego... Ja już nie pamiętam nic. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja to chcę. Nie chcę, wezmę raka, nie wiem co on mi... Albo dobra, wezmę tego kalusa, ty masz kalusa. No, znaczy kalus wypadł gdzieś po prostu. Jak ci wypadł? Nie masz go w lewym dolnym rogu? Mam, ale on wypadł w sensie z czegoś. No tak, a tutaj to ja miałam taki inaczej, że tak ci powiem. Dobra, no to ja walę do bossa. Co za kartę dali? Strange, nie, ja chcę to. Megaman! Z nim już walczyłem wcześniej. Megaman? No, taka kula ogromna. To może to co ja na początku miałam. Ty mordo! Ja mam małe gridki. Nie lubimy gridów dalej. A powiem ci, że jeszcze super grida nie spotkałam. Kubki! One wydają taki słodki jęk, jak giną. Shit! Nie, muszę go zniukować. Ale założy się, że wszyscy widzowie tęsknili za naszym duetem. No mam nadzieję, cholera. Bo failuje niemiłosiernie. Jest i korona, są i monetki. Niech sobie Bamfriend pozbiera. A może mi coś dropnie ciekawego? Kancer i serduszko. No i nie wziąłem właśnie kancera. A ja Bamfredowi nie dałam pozbierać pieniędzy. Sama zebrałam. W ogóle bardzo dużo nowych itemów w sklepie doszło. Tak? No. Ja w ogóle ze starych nic już nie pamiętam. A gień. Zombiaki! Tak, Bamfred, ty zbieraj, jak ja tutaj walczę z gridziorkami. Kurna, gówno mnie zatrzymało. Ja się z małymi gridami męczę.
O, teraz mogliście zauważyć, że właśnie ten nasz mały czarny pomocnik zjada czerwone serca i wyrzuca nam Soul Hearty, więc jest fajno. Czekaj, zobaczę, jak Wiggle Wiggle działa. Nie chcę Wiggle Wiggle. O, właśnie miałam się pytać, czy już w Treasure Roomie byłam. Mam nerkę. Nerka? Nie, to lung to jest żołądek, nie? Lung to jest płuco. A, jeszcze. Czyli masz czym oddychać, jak to się mówi. Jak nerka była? Kidney. O, tak. Jesteś nerka? Nie, nie znalazłam jeszcze. Aha. W sumie. To nie wiem, czy jeszcze... Kurna! Uff. Jest. Ty, mały... jak serce, lol. Oddaj to, nie chcę. Monstrous Lung. Charge Attack. Nice! Fajny atak, jak monstro. Jakieś grzybki takie śmieszne na levelach. Grzybki, no pieczarki. Oż, kurna. I są też przeciwnicy, którzy przyciągają. Właśnie, to jeszcze też z nowości tak, widziałem. Tak, są tacy. Nie lubię. I dobra, znikające kolce. To jest zarąbiste. Halo! No, to jest fajne. Ale ci te głowy przyciągające to są tragiczne. Hop up. W ogóle jest jedna fajna rzecz. Jest taki item, słuchaj, który pozwala ci kruszyć skały. Jak do tego weźmiesz trinket, skałkę, jak kruszysz skały, pieniądze ci wypadają. Ja próbuję gówno opanować. Masz szalone gówno. O, też mam szalone gówno i to takie duże gówno. No. Nie, naprawdę, ja mam o tyle dobrze, że ja wybrałam postać, która lata, ale to jest moja ulubiona postać z nowych postaci, że tak powiem. I sympatycznie nazywam tą postać Ziazia. Nie, kurna, tak się... Czy ja się pan ginie? Ała! Yeah! Duże gówno poszło, jeszcze małe główienko. O, zombie! Gwałcicy. Psychozombie! Jakiej temperance, co to jest psychozombie? No to takie debilne, uśmiechnięte. A, no to właśnie je zabiłam, tak. Masz dla mnie serca? O, dziękuję. Znowu kupa! Dlaczego mnie gówno prześladuje? Przez dwa małe gówno. Mówisz gówniana rozgrywka. Gra gówniana. W sensie, że pełno kub w niej. No, gra jest ogólnie przekozaczna. Dowcip fekalny. Tak. No i myślałam, że ja mam... Właśnie miałam te przyciągające głowę. Myślałam w ogóle, że ja miałam więcej... Hajsu, nie! Wiedziałam, że to wy. Są jeszcze laserowe pająki, doświadczyłeś już ich? Cricket's head, damage up, nice. Jeszcze raz, to co? Czy doświadczyłeś laserowych pająków na ścianach? Tak! Właśnie je miałam. Po fakcie oczywiście. O, mam tego, znaczy ja mam inną wersję tego, co kościoł. Nice, wybuchowe te robo, kurna, muchy. Robo, muchy, ała, jaki wapniak. Ty co masz? Strange, nie chcę Strange. Ja chcę Treasure Room. O, znalazłam bossa, nie? Idę. W ogóle gdzie ja jestem? Kiedyś pisano, gdzie się jest, nie? Nie, fucking shit! Lepsy jedynka, dobra. Już wiem, gdzie jestem. Odbyt! Jestem debilem. Nie wiem, dlaczego bardzo często to od ciebie słyszę. Bo to prawda. O nie, mam tych, co głowy mają na sprężynach. Ała, gdzieś dostałam od któregoś. Ej, ta gra jest przejebana. No, mówię ci, że teraz nie ma lekko. Wow. Serio, za taką rozgrywkę tylko monetę dostałam? Mam pół serca. To... Ja niepotrzebnie to technologii wziąłem. Mi teraz mnie rozprasza. Dobra, ja mam komplet serca. Jest pół serca, Boże, mam całe serce, zajebiście. Tam jest Treasure Room. Czy ja już byłam w Treasure Roomie, a szukam dalej Treasure Rooma? To wszystko możliwe ze mną.
No tak, przecież wziąłem te piżamy mnie biją! I znowu pół serca. Zajebiście. Czekaj, bo wlazłam gdzie nie trzeba. Ja idę już zginąłem. Na kursa. No serio? Tak. Gdzie byłeś? W Cavesach? Tak. Fuck. Dobra, jeszcze raz. No jeszcze raz. Boże, gate'a mam. Nie znosimy gate'a. Nie no, w końcu się ogarnę chyba. Gramy generalnie do trzech zgonów albo do finiszu. Tak. Kto mi przywalił? Ognisko mi chyba przywaliło. Dobra, teraz wiem, co mi przywaliło. Idź z tymi... Jezu, jaki on jest napalony! No, akurat ja z lastem walczę. Ale nie wpisywałeś ponownie Seeda? Nie, i jest ten sam dokładnie. Tak? Tak, daj mi spację, restart. Mhm, dobrze. No to skoro jest ten sam, to w porządku. No ja teraz będę już miała nogę matki tylko. Dobra, wejdę tu, bo... O, kluczyk. Ale ty, masz dać jakieś dobre serce czy coś, skoro kasy zabierasz? O, ten mi oddał. Tu masz jeszcze, jełopku, tu jest kasa. No. Bombę, serio? Wsadź sobie ją. 10 bomb jeszcze od ciebie mi bomba potrzebna. To był chyba diabełek, nie zdążyłam zobaczyć, bo za szybko zginął. Grubasy, okej. Niezbyt dobry diabełek, skoro szybko zginął. Też gram tak poniekąd diabełkiem, to wiesz. Muszę bardziej na siebie uważać, bo ja tak chaotycznie gram i przez to bardzo często ginę. Boże, mam duchy, jak ja ich nie znoszę. Dalej nie zginęły? Nie, jeszcze żyję. Nie, duchy, z którym ja walczę. No, no, ale oddaj serce. Złodziej mały, przyprzydły. No. Nie! Jest potręcony, staram się zabić. Mnie czaszka dosięgła. Jak dalej pójdzie, to stracę tego internal hearta. Ja też mam jednego. I bronię jak debil. Ja mam za dużo pomocników, bo już zaczynam w nich strzelać przez przypadek. O, latające odbyty. I to dwa, wiesz, tak towarzysko. O Boże. Nie mam dziwne skojarzenia, więc może nie będę komentował. Dobra, HP up. A słuchaj, da się czymś rozwalać te takie skałki, takie metaliczne, takie szare... No bombami, nie? Normalnymi? No bo kiedyś przysiągłem, że stawiałem bomby i nie rozwaliło ich, i nie rozwala ich. O, ajze. No co ty? Gurblings! No te takie, wiesz, skałki, które tam w sobie coś tam kitrają, no to... O, skąd mi serce oddał? To tak. To tymi zwykłymi bombami. Hajla, hajsu. Dobra, zobaczmy co w sklepie. Okej, okay, Eternal Heart poszedł się walić. Weź ty to, wciągnij i oddaj mi Soul Hearta, dziękuję. Jest coś takiego jak wtyczka, nie wiem czy to wziąć czy nie. Nie wiem co to robi. Wezmę sobie to. A na wtyczkę jeszcze pomyślę. No po co tu klucz wrzuciłeś, durniu? To jest głupie, bo jak w poprzedniej części się latało, nie? No. To... Nie było czegoś takiego, że mogłeś klucza użyć na tych otwieranych, nie? No tak. No, a tutaj mimo wszystko, że latasz, to i tak ci zużywa na tym klucz. Aha. Shot speed up. Dobra, mamy mamusię, jej nogę. Gin stara po krako. Idź z tą mordą. Ach. Nie, ucieknij, że mnie zatuką. A nie, jeden poszedł. Ja się zaraz sama zatłukę, nie martw się. Yeah! Ale teraz jest fajny etap w tej grze, bo cokolwiek bym nie zrobił, to i tak dostanę jakiś achievement. Bo nie mam nic, dokładnie. A ja natomiast już się muszę napracować, żeby jakikolwiek achievement dostać. No, widzisz.
Ale powiem ci, że matka jest bardziej rozdarta niż w poprzedniej części. Ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Boże, ile ty będziesz jeszcze żyła? Ale nogę jej chyba... O, nie, była noga, dobra. Miałeś mówić, że jej nogę urwało, bo... Tłukę ją, tłukę, ona nic. Mam polaroida. Co jest u diabełka? 3 skrzyneczki u diabełka. O, 2 są harty, lubimy, lubimy. 2 piguły, nie wiem, czy lubimy. I obruszkę mam. To nie wiem, co daje. Ja też agresywnie nie zacząłem walkę z monstrą. Balls of Steel, a drugie... Pretty Fly. Okej. Okay. W ogóle nie sądzisz, że dość wymownie wygląda otwór schodzący do łona? Nie pamiętam już nawet, jak wygląda. Zresztą nie widziałem jeszcze mon, ja nie widziałem jeszcze otworu. Jak nie? No. A nie, a gdzie ty z matką walczyłeś? No ja do nogi doszedłem na razie. A nie zabiłeś serca? Nie, coś ty! Ja myślałam, że mówiąc, że zabiłeś matkę, nie. Myślałam, że masz na myśli nie, serce. Nie, sorry, chodziło mi o to pierwsze podejście. Jestem ja siebie takie. W sercu. Co ty gadasz? No to u mnie najwyżej zobaczyć. Boże, jak ja tych nie znoszę. To są najgorsi przeciwnicy, jacy istnieli. Takie łebki czerwone, wiesz co, wychodzące z ziemi. One tak wyjrzą, chcesz je uderzyć, to się schowają. Tak. I zaraz wyglądają i plują na ciebie. Ale to są te takie, co spawnują... Nie, one nic nie spawnują, tylko plują. Czekaj, bo ja tu żebraczka trykam. Bardzo lubię dalej żebraczków. No kluczyk, serio? O, za to dziękuję, HPA. No, kurna cornflakes z gruźlicą. Okej. Okay. W ogóle, jak masz tą możliwość kruszenia tych skałek, nie? No. To w piekle trzeba straszliwie uważać, bo są takie skałki, które plują krwią i dają ci damage. Od razu. Więc to jest niefajne. A wejdę z sklepu pierwszego. O, kubka. I nic nie mogę kupić. A, dobra, nieważne. Ała, kubka mnie udziabała. Dobra, powiedzmy, że tu pójdziemy. Prajda znalazłam w piekle, uwierzysz? I to jakiś samobójca, otacza się bombami i damage sobie sam zadaje. Magician, nie chcę. Wow, dodge skill się poprawia troszkę. Kwestia wprawy. Teraz będziemy regularnie mecze rozgrywać, to wiesz. Nice. O, znowu mam taki sam pokój jak wcześniej. Dobra, trykam znowu żebraczka. Dasz mi HP up znowu? A ty zabijałaś ich zawsze, jak pamiętam, chyba. I, nie, ja diabełki zabijałam, właśnie, aha, tego wysadzę. Ty, wymienię mi te serca. Oż ty w mordę kopany! Co spotkałeś? No te pająki, wiesz, ze ścian. Boże, spotkałam... Ale wiesz co, w pierwszej wersji Bamfred był kulturalny. On jak tego? Jak były pieniądze, wypadały w trakcie rozgrywki, to ich nie zbierał w trakcie rozgrywki. Dopiero jak wszyscy przeciwnicy byli zabici, dopiero wtedy je zbierał, a ten się wtrynia. O, dziękuję. Ty srako biegająca, chodź tu. Ojo, jak ja nie znoszę oczu laserowych. Kurna, sam padłem na to dziadostwo. Jak się pojawił za mną? Ja mam wrażenie, że mi damage się jakoś zmniejszył. Nice. Znaczy mi się tylko wydaje, dobra. Jaka mama Gurdi? Miałeś mamę Gurdi? Nie miałeś, bo to jest... Mama Gurdi jest fajna, jak się ma latanie, to jest prosto w sumie. Nie, gdzie z tymi żygami? Idź ty ode mnie, kobieto. Brzydka i pospolita. Stopione mordy. No, pokaż się. Ała, ty kiedyś tym damage nie zadawałaś. Pani, rozszalałaś się. Kobieto, nie poznaję. Ojej, ja nie lubię tych, co kosteczkami rzucają. Jesus. A ja właśnie... W większych ilościach są porąbani. Ale ci, co podnoszą głowę, czy nie? Nie, nie, nie. Ci, co tak chodzą i sobie po prostu kosteczką rzucają. No, też ich nie znoszę.
Jeszcze ci zwykli to jeszcze spoko są. Jakiś latający odbyt mam. Już go miałem w sumie wcześniej, ale... Jezu, ta matka jest trudna, niech ona dużo serc mi da. O, ja lamię na niej jak nieszczęście. Ty torbo stara! Spruchwiała. Jesus. Ona się dobrze wściekła. Tego nie widzę. Megaman! Zobaczysz na nagraniu. Nie! Moje serce! Kurna! Chyba mu zabrałam to serce, bo taki smutny się zrobił. Mogłem w sumie sobie odciąć głowę, bym dodatkowy damage moje ciało zadawało, ale dobra, mniejsza. Dobra, to teraz ja poproszę więcej serc. Mózgi! Mózgi w galarecie! Znaczy bez galarety. No może w galarecie, dobra sprawa. Jesus, nie mogę zginąć na tym śmieciu! Czekaj, muszę serce zabrać, zanim mi mój jełopek tego nie zrobi. Dobra. Muszę tego zdjąć, o. Kurna, ta gra jest popieprzona. Naprawdę jest trudna. Zginąłem na Megamanie. Lol. Że nie pamiętam, jak to wygląda. Taka głowa strzelająca sobie. A! Nie, serio, ja mam damage jakiś za niski. Znaczy ja skilla mam za niskiego. A ja damage. Zdecydowanie z damage'em jest coś nie tak. O nie, mamusia. Dobra, już dwa razy w ogóle zginąłem, jakby coś. Okej. Melduję. No ja dochodzę do matki. No to mamy zwycięzcę. Porównaj godzinę, ile kto grał. Więc ja już troszkę grę poznałam. W sumie... What? Dobra. Ale mogę ci obiecać, że do kolejnego meczu nie zagram więcej jak 20 godzin kolejnych. Okej. Okay. Może być. Ja nawet nie wiem, czy dam radę odpalić. Nie wiem, spoko, dobra, może coś mi się uda. Raz zmarnowałem bombę na taki bloczek, który wygląda jakby bomba była pod nim. O, Justice. Ale ono sam wybucha, nie? Nie, on jest tak narysowany po prostu, że wygląda jakby bomba się czaiła pod nim. No tak, i jak podstawisz bombę, to on ci wybuchnie. No tak, ale nic nie dropnie, o to chodzi. No nie, nie dropnie. No właśnie, ja myślałem, że to jest jakiś nowy item Uber i no że odkryłem nie. Jakąś super tajemnicę, a tak naprawdę wyszedłem na idiotę. Jezu, pół mapy odkryłam i nieco, że nie ma tego, czego ja chcę, to masz jest mojego serce. Skilla! No, tak. Odkrywasz całą mapę, a dopiero potem bossa. Jeszcze Envila teraz spotkałam. Tak, też zrobiłam to, co ty, bombę przez przypadek sobie postawiłam. Czekaj, bo ja najpierw te chcę zdjąć. Ale strasznie szybko mi się ładuje, natomiast, ale jednak ja bym wolała damage większy niż szybsze ładowanie. Szybkie ładowanie to nie problem. Ale żeby damage. Dobra, muszę się ogarnąć na tych walkach, bo do tej pory biegałem na pałę. No ja za dużo panikuję, wiesz, albo lecę właśnie też taką, właśnie, jak mówisz. To jest mój grzech główny na razie. Kurna chata! Jak oni biegają w ogóle? No, przecież widziałam, że leci i nie odsunęłam się. Pół serca, dzięki, majątek. Boże, żeby chociaż jakiś żebrak był. Na razie mam pełno kupek. Jest, jeden poszedł do piachu. Boże, ty, Bamfred, weź to wciągnij. Serce mi dałeś, dziękuję. Tylko, że nie zdążyłam go wciągnąć, bo drugi przyjaciel wciągnął serducho mi. Prawie dzięki. Romans, dałeś mi serce. Tak, ten mi dał serce, drugi zabrał serce i serce nie oddał. Kurna, karty nie zabrałem. Zajebiście. Boże, tylko nie ty! Kobieta widząc swojego byłego męża powinna tak krzyczeć. Boże, tylko nie ty! Kurna! Aha.
ludzie mnie po prostu za jaja powieszą po tym odcinku. I się sama powieszę po tym odcinku. Boże, tylko nie wy! Jezusie, nie! Nie, zginę, zaraz zginę, trzymajcie mnie za cokolwiek. Trzymajcie mnie za cokolwiek? Uważaj z tym, bo to wiesz. Różnie się może skończyć. Stopione mordy. No i po co ty, Madzia, sama do niego podlazłaś? No właśnie, po co? Jedno serce mi zostało, ja tu zginę, ja tu z durnoty własnej zginę. No i co ja mam teraz zrobić, jak mi zostało jedno serce? Pięć śmieciu. Proszę o serce. A kolegę proszę. Piguła. Niech to będzie full health. I found pills. No nie pójdę na matkę z jednym sercem, bo zginę na dzień dobry. Pójdę, słuchaj, jeszcze skąd jednego. A może na przykład się uda? Widziałeś matkę? Nie, ale domyślam się już widząc to, co się dzieje wcześniej. Wiesz co mam? To co lubisz. Co? Zgadnij. Jezus, nie wiem. Ja już tak dawno nie grałem, że nie wiem, co ja lubiłem. Arcade Room. Tak, a już spotkałem w poprzednim podejściu. A, zapewne już tam byłeś, nie? Wiesz co? Nie. Ja dostałam serducho jedno. Ja dobra, ja dzisiaj bawię się w Viriosa, ja tu będę grała na Treasure Roomie. To jest bardzo dobry sposób spędzenia czasu. A w Treasure Roomie, Arcade Roomie. Serce poproszę. Mi się kasa skończy, to ich wszystkich porozdupcam. Yeah, wszedłem do diabelskiego pokoju i mam jakiegoś rogatego diabła. Ja się zaraz dokokrzę. Skatol. A biorę. Lil Brimstone. Nie wiem, co to robi. On chyba laserem strzela. A, co jakiś czas sobie go ładuje i ten. 666 i jakiś zombie friend. A wiesz co, wezmę sobie kurna wszystko. Infested friend i damage up. I zobaczymy, co się będzie działo. Okej. Okay. Raz się żyje, a zginąłem już dwa razy, więc generalnie nie ma problemu. Ty, Bamfred, oddawaj moje pieniądze. No, bierz te pieniądze i dawaj coś. Nic nie daje, oczywiście. Mi 5 monetek brać zostało. Każdy bierze. O, serduszka. O. Ha, nie zdążyłeś, kolego. Czekaj, bo ja muszę moich przyjaciół odciągnąć od interesu, bo mi się tutaj wtrążalają za bardzo. A nikły udział procentowy mają. Mam już armię małą. No ja mam dwóch. Jeden drugiemu dokopuje, że tak powiem. Ja mam trzech. Jeden kradnący i dwóch udających, że coś robią chyba. Ty to, ja mam dwóch złodziei. Jeden kradnie pieniądze, drugi serca. Tylko, że ten, co kradnie serca, czasami oddaje w postaci soulheartów, ale to też nie zawsze. Dobra, ostatnia monetka. Dzięki, że mi dwa klucze dałeś na koniec. Dobra, rozdupcam was wszystkich. Dobra, jestem pazerny na itemy. Ja też, nie martw się. W tym momencie na serce. O, serducho. No Bamfred, jak teraz mi nie dropniesz czegoś... Ty mi coś dropnij fajnego. Dobra, dwa itemy. Serducho. Jeju, lubię cię. Prawie wszystkie serca odzyskałam, wiesz? Ja mam dwa serca i jednego soulhearta. A mi pół serca brakuje. No. Dobra, idę tu. Nice. Ty! Serce, uspokój się. Ale powiem ci, że jak pierwszy raz odpaliłem tą grę, to stwierdziłem, że kurde... Że mega się zmieniła. To zobaczysz sobie u mnie płoda. To wtedy powiesz, co się zmieniło, a co nie. Jeszcze wyżygi. Jest. To jest po prostu... Udało się. Dobra, to katedra czy Sheol? Dobra. Katedra. Jezus, nie wiem, co ci doradzić, naprawdę. Jestem w rozsypce. Do katedry poszłam. Do katedry poszłam, bo mi małego fragmentu obrazka brakuje, wiesz? No ten. Skacząca sraka! Wow, zabiłem ją zanim podbiegła. Okej, okay. Będę chciała zobaczyć, co to jest skacząca sraka. No taki jak klocek duży skaczący, taki duszek z gówna. Duszek z gówna, okej. Okay. Co kto lubi? Okej. Okay. Jezu, ja mam pijowy! Jeszcze fajnie takie odgłosy wydają, ciekawe. Moje. Jest już Dziękuję. Troszkę lepiej, jakby. A. Może dlatego, że mam armię, ale nie jestem pewien do końca. Też nie wiem. Dobra, strzelający odbyt. Nie mam, latające duszki. Co tu mam? O nie, tylko nie ty! Skurociąg, nie!
Proszę, tylko nie ty. Graficznie styl jest bardzo podobny, ale widać, że się sporo pozmieniało. No tak. Czekaj, bo jeszcze dwa małe skórociągi do mnie lecą. Idź tędy, o! Ty mordo, za fajdana! Mordo, za fajdana. O, się zdublowali, fajnie. Bo niech jeszcze w tym samym czasie plują, czy jakieś inne akcje robią, to będzie w porządku. Jak ja nazywam i właśnie o tak latała. A, nie pozwolisz ty sobie. Gin Mendo, yeah! Śmieciu jeden. Ja tyle liczę, pieniędzy że... pozbierał i mi dał tylko jedną marną bombkę? Wal się na ryj, złodzieju. Myślisz, że mój robi inaczej? Ale wracam po Eternal Hearta. Wygrałem z Mega Manem przy trzecim podejściu. Gratuluję. Wiem, że zaraz to nie będzie miało znaczenia, bo przejdziesz grę i wszystko, ale spoko. Boże, ja się tak namęczyłam z nimi i nic mi nawet nie dropnęło. Jezus, Zyka, brać to... latającą postać czy nie? Mam dwóch Pride'ów, bierz. Magda też mi pokazuje, żebym brał. I mam takiego diabełka, który nie wiem, co daje w sumie. Taki mały, smutny? Tak. Znaczy, zabieraj... nie jest smutny, nie wiem. A to mój jest smutny. Jestem scary, jestem duszkiem. Mój jest smutny, on zabiera serca czerwone i zmienia na ten. O Boże, na niebieskie. Nie, wezmę nożyce, wolę nożyce jednak. Jestem w Caves 2 i mam dwa czerwone serduszka i jednego Soulhearta. Co może pójść źle? Wszystko. Tak. Ja mam 3 czy 4,5 serca i twierdzę, że to jest za mało. I bym chciała więcej, a nikt mi nie daje. Nie, ale nowe itemy na przykład według mnie to są mega. Pluj, pluja zabił przed chwilą. A, dobra, to ja Brimstona mogę jeszcze sobie kasztować w taki sposób, sprytnie. No, mały, kradnij te pieniądze, a potem mi serce dawaj. Kluczyk, serio? Jestem idiotą, mam postać, która lata i uważam, żeby na kolce nie wpaść. Kartę mi dał Temperance. O, może być, wysadzę. Może będzie serducho. Będzie serducho. Czekaj, przecież ja mam Wardla, dlaczego ja sobie tego nie klikłam wcześniej? Czekaj, nice, charge attack, to pójdzie w parze z Brimstone'em. Okej, okay, poszłam całkowicie drugą stronę, super. Świetnie. Ale jaka muzyka tu jest fajna, sakralna, taka w katedrze. Oprawa graficzna jest super. Aż się boję pomyśleć, co tam będzie. Boże, jeszcze war! A czekaj, a to co robię? Za jakie grzechy war! Dobra, wejdźmy na bossa. Gurdi! Ty, to moje ciałko ganiające jest niezłe. Gdzie tylko siło tego wara? Jest. Serducho. Super. Nie, tylko nie aniołki, tylko nie te cholery. Za jakie grzechy mnie pokarałeś aniołkami? Fucking shit, zbyt wolny jestem. Okej. Oczywiście znowu nic nie dostałam. Duża sala, tyle się dzieje. Ale nie, po co coś mi dać, jakiś item, nie? Zabiłem Gurdiego, HP up, o Jesus, nie wierzę. Ja nie miałam Gurdiego. Ja lubię Gurdiego, a nie miałam. W ogóle otchłani też nie miałam, nie wiem dlaczego po zabiciu matki. Głębiny 2. Jezu, ale wiesz co, źle zrobiłam. Co? Wzięłam, użyłam nożyczek i teraz nie będę miała ciałka. Muszę iść jeszcze na 2 pokoje, na 3, żeby je sobie, wiesz... No nie, tylko nie Gurdi. Znaczy nie Gurdi, to jest ten... Gridy małe. Znaczy małe, normalne gridy. Rany boskie, już walczę o honor po prostu. Duże gówno! No, fajne jest. Znaczy wiesz, w sensie, że fajnie się pokonuje. Tak, pójdę, żeby sobie odzyskać tamto i zginę. Zbieraj to i dawaj mi serca. Już ci daję. Masz? Tak, fula mi dał. Mocnego fula? Tak. Czekaj, wezmę sobie tu, wysadzę i przejdę. Żeby tam serca były.
Serio, trzy pieniążki? To chyba kpina jakaś. Dobra, wejdę tu. Nice. Temperance. Dzięki. Moje serce, oddaj. Stopione mordy. Jeszcze grubasy. Nie, nie bęcaj. Nie bęcaj, ja cię proszę, nie bęcaj. Posiedź chwilę. No, dziękuję. Health up. Dzięki. Dobra, mam nożyczki, mam trzy serca i dobra, idę na... walę to, wchodzę na bossa. Ryzyk fizyk. Dobra, to jesteśmy w tej samej sytuacji. Idę na Isaaca. Gate? O, fajne. Jest. Znaczy fajny, nie jest fajny, nie lubię go. Isaac. Jak mi przypierniczył! Leżę. Dzięki. To byłoby na tyle z mojej strony. Ja jeszcze walczę, aczkolwiek nie wiem co się dzieje. Pierwszy raz go widzę na oczy. On piżamami pluje. Ubiłem Gate'a. Brawo. Ja pierniczę. Dobra, ale to już chyba nie wiem, nieważne czy nie wiem co się dzieje teraz. Nie, no grasz dalej. Boże, teraz w sumie to jest ostatni, Deps 2, ostatni gdzie mogłem dojść. Mam 3 serca. No to ja z 3 sercami na Isaaca poszłam. To było wręcz genialne. Na Isaaca? Aha. No. To ciekawe. No, Bamfred, bierz pieniądze i dawaj coś. Ja następnym razem Bamfreda nie biorę. Jezus Maria, znikające jakieś ścierwa. Duchy takie, nie? No. One są denerwujące. A są jeszcze podobne diabełki znikające. Jakaś ektoplazma z jednego została. Nie wiem, czy on wstanie jeszcze za chwilę mi spuściło noc. Nie, dobra, zabiłem ich. Ja zawsze patrzę, wiesz, jak nie mam pewności, czy drzwi mi się otworzyły. Ty masz świadomość, że nasze nagranie trwa już ponad 45 minut? Właśnie tak i... A ja w szoku dopiero teraz zobaczyłam, nie? Bo tak w sumie fajnie się gra, fajnie. Myślałam, że to chwilka, nie? Patrzę, 45 minut, wow. Ja pierwszy raz widzę te głowy, w które trzeba strzelać w mózgi. A, te. Jak ja ich dawno nie widziałem. Stęskniłeś się. Nie. Oż ty... Jeszcze ogniska złośliwe. Okej. Okay. A, te złośliwe, bo są teraz jeszcze takie niebieskie ogniska, nie? Nie, to były te takie właśnie czerwone. A te niebieskie są dziwne, bo niby ich nie zbijesz, ale jak podejdziesz, to damage dostaniesz, nie? A fioletowe są złe, bo one strzelają takimi łzami, jak masz po tym... magice. Aha, okej. Okay. No. Rany boskie, krwawe piżamy mnie zabiją. Fuck! Dobra, żyję. Jakiś treasure room. Nożyce. No właśnie je miałam. One były dobre na łoże, to... Oj, wymiotły go. A war mnie czeka? Tak, ale ja nie dojdę przecież, no rację. Ja go miałam w katedrze. Dobra, ja sobie go... Ja nie biorę nożyczek, bo ja już mam latanie, więc to będzie trochę... To znaczy, ja też miałam latanie. Odcina ci głowę, a ciałko biega. Ale głowa dalej lata. Tylko, że ja i tak już mam latanie. Dobra, ale ciałko jak biega, to zadaje obrażenia. Biegnie do przeciwników, ci ich zabija samo. Czekaj, złota kaka, ale może... Nie, dobra, olewam to. A widziałeś tęczową kakę? Nie. Jest tęczowa kaka. Jak ją zbijesz, to ci się załączy coś takiego, że co ileś tam przeciwników, ty się robisz tęczowy i po prostu na dotyk ich zabijasz. Jest tęczowa kaka właśnie. Wow, jakieś macki, jakieś... Co to kurna jest w ogóle? W ogóle wiesz co jest najlepsze? To jest mój the best item w tej grze. Głowa białego kota. Jak masz głowę białego kota, przejdziesz grę z palcem w dupie. Walczę z tą... matką. Przepraszam, chciałem użyć brzydkiego słowa. Fują. No właśnie. Ale z nogą. Tak. No. Ja nie wiem dlaczego miałam jeszcze po drodze mamę Gurdi, nie wiem skąd. Się znalazło. Właśnie, to też nowy boss. Mama Gurdi. Staram się nie panikować. Nie wiem jak... Ty, może ją... Kurna, przypierniczyła mi! Oj. Dajesz. Ja trzymam kciuki.
Yeah! Zabiłem matkę, pierwszy raz, znaczy nogę. Brawo. Jesus. Te emocje. O Boże. Jest menu. Dobra, to jest chyba dobry moment, żeby skończyć. Super. Dobra, mamy nadzieję, że powrót naszego duetu wam się podobał i sama rozgrywka Wajzaka, może też i czegoś się nawet w miarę nauczycie od nas, chociaż mi wątpić, ale okej. Okay. No, ja też. To mieć nadzieję. Tak. I dowiem się, kto nie trzymał kciuków. I ten, kto nie trzymał, ma przesrane teraz. Robię listę. Tak. I jeszcze taka informacja od nas, że odcinki będą wychodziły raz w tygodniu, randomowego dnia, nie ma, seria nie ma stałego dnia publikacji, więc... trzeba zerkać, dokładnie. Po prostu pilnować się, o. Ja tak to myślę. Dokładnie. Ogarnąć się. Tak. Dzięki serdecznie za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo, tak więc trzymajcie się, no i cześć. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.